Szczęść Boże, jesteśmy misjonarzami świętej rodziny, ksiądz Łukasz i ksiądz Adam. Na co dzień mieszkamy w Kotlinie Kłodzkiej, blisko Bystrzycy Kłodzkiej, w gminie Międzylesie. I to, co się dzieje, oczywiście oglądamy z ogromnym bólem, z wielkim też cierpieniem. To, co widzimy, fale zniszczeń wskutek powodzi. Dlatego chcemy tutaj przyjść, wyjść też na pomoc tym, którzy najbardziej w tej powodzi ucierpieli. Bardzo wielu z Was, z naszych znajomych, przyjaciół, pyta, jak można pomóc, więc widzimy taki wielki odruch dobra z Waszej strony i chcemy, aby to dobro trafiało dokładnie tam, gdzie jest potrzebne. Dlatego, moi drodzy, uruchamiamy tutaj zrzutkę i można w taki prosty sposób, jak jest nam wielokrotnie znana ta forma pomocy, ale też chcemy Was zapewnić, że ta forma pomocy, która wypłynie z Waszych serc, jakaś ofiara, będzie w całości przeznaczona dla tych ludzi, których my też znamy, czy których odwiedzamy, którym towarzyszymy w parafiach, tam gdzie jeździmy, tam gdzie widzimy fale zniszczeń. Dlatego zachęcamy, jeżeli chcecie, jeżeli możecie, to każda złotówka się liczy, każda złotówka jest ważna. Oprócz tego prosimy też o modlitwę. Sami też od początku tej tragedii modlimy się i staramy się duchowo towarzyszyć wszystkim poszkodowanym. Niech Pan Bóg błogosławi każde dobre poruszenie w naszych sercach i niech też towarzyszy nam zasada, że więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Niech będzie w naszych sercach, niech Bóg pomnaża to dobro. Z góry dziękujemy, pozdrawiamy. Szczęść Boże. Szczęść Boże.